Zapraszam na superkońsy.pl. Najtańsze końsy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów. Z kodem rabatowym MATROM dostaniecie końsy 5% taniej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrum, a to kolejny odcinek serii Co się stanie, gdy Alex Hunter. W zasadzie powinienem powiedzieć, co się stanie, gdy Kim Hunter, ponieważ w dzisiejszym odcinku sprawdzimy różnicę pomiędzy wygranym a przegranym spotkaniem żeńskiej drużyny narodowej, w której występuje siostra naszego głównego bohatera. Jednak zanim zaczniemy, chciałem Wam podziękować za niesamowitą aktywność pod poprzednimi materiałami z tej serii i poprosić Was, abyście również pod tym materiałem zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów z tej serii. Także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do sedna sprawy. Także w tym momencie rozpoczyna się nasz test. W pierwszym spotkaniu będę starał się osiągnąć jak najsłabszą ocenę meczową, a tym samym sprawić, aby reprezentacja, w której występuje Kim Hunter, przegrała to spotkanie. Przy okazji sprawdzimy również, czy strzelanie bramek samobójczych będzie miało wpływ na dalsze losy głównej fabuły. Także zapraszam Was do obejrzenia sceny fabularnej po przegranym spotkaniu. See you tomorrow. Okay. Tough side, Gemini. Apart from in 66, right? A bit before my time. No man, I could tell you all about it, though. You hungry? I'm starving. All right, come on. My treat. Natomiast w tym momencie rozpoczyna się nasz drugi test, w którym sprawdzę, jak będą wyglądały sceny fabularne po wygranym spotkaniu reprezentacji, w której debiutuje Kim Hunter. Przy okazji postanowiłem sprawdzić, czy strzelenie trzech bramek, czyli innymi słowy zdobycia hat-tricka, będzie miało wpływ na dalszy wątek fabularny. Dodatkowo podczas cieszynki Jim Hunter wykrzykiwała coś bardzo dziwnego do kamery, jednak nie wyciszyłem komentarza i nie wiem, czy będziecie w stanie dokładnie to usłyszeć. Właśnie chodzi, ależ się cieszę, z taką grą są na najlepszej drodze, żeby wyrównać, a może... Dobra okazja do oddania strzału. Bramka, ponownie Kim Hunter, ależ dzisiaj ma swój dzień. Kiedy wchodziła na boisko, było 0-2, w tej chwili jest... Hunter do czegoś zobowiązuje, prawda? No, nie ucieknie przed nawiązaniami i porównaniami do jej... Czy potem strzale będą prowadzić? Kim Hunter gol znowu nieprawdopodobna jest! Kiedy wchodziła z ławki rezerwowych, przegrywały 2-0, a teraz prowadzą, głównie za sprawą tej... Natomiast przed Wami kolejna scena fabularna, jednak tym razem po wygranym spotkaniu. See you tomorrow. Well played. Never know when to give in, do you? Runs in the family. Here, I wanted to give this to you. My first one, you know, at this level. Wow. Thanks. You hungry? Starving. All right, let's go. You're gonna have to sign this for me. Oh yeah. The Hunter. What, age 29, I was thinking, but... So it's 2-2, last minute right, and it's a penalty to win it. And I mean, I never miss penalties. This one flies straight over the bar, right into Rosie. I swear the ball moved right on the spot just as I hit it. Yeah, that happens sometimes. As long as it doesn't stop you taking the next one. It's been pretty full on, juggling training with school and stuff. Be worth it though if I get into college on a soccer scholarship. Been coming to this diner for years with Dad. They do good burgers.
Listen, it was pretty weird for me when you turned up here the other day. Did you see the look on Dad's face? Kim, what are you doing here? Right? I guess his lies finally caught up with him. They've got him all wrong, you know. He walked out on his family. Ever thought of asking him why? Do you know the guy? Not exactly much of a talker, is he? Things aren't always what they seem. Oh, you sound just like him. Doesn't mean I'm wrong. Without Dad, I don't know where I'd be right now. I owe him everything. You would have been fine. You can play. I wasn't talking about soccer. I w tym momencie powinniście mieć doskonałe porównanie pomiędzy przegranym a wygranym spotkaniem. Osobiście bardziej przypadła mi do gustu scena po wygranym spotkaniu, a motyw koszulki meczowej dodał tej scenie dodatkowego smaczku. Natomiast napiszcie mi w komentarzach, która scena podobała Wam się bardziej. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby zmotywować mnie do dalszej pracy. Także trzymajcie się, na razie i piona!